Co pozwoliło Ci zostać kobietą niezależną? Z punktu widzenia finansowego, to, że jestem niezależna finansowo, stabilna finansowo, to jest to, że ja od najmłodszych lat, odkąd pamiętam, pracuję. Jak miałam 7 lat, już w jakiś sposób starałam się zarabiać swoje pierwsze pieniądze. Jak miałam 10 lat, też zarabiałam. Jak miałam 15 lat, już zarabiałam coraz więcej. Jak miałam 17 lat, to już zarabiałam takie pieniądze, które pozwoliły mi myśleć o tym, aby samodzielnie się utrzymać. Natomiast w wieku 18 lat byłam już stabilna finansowo i byłam w stanie się utrzymywać po prostu samodzielnie. Łączyłam naukę z zarabianiem pieniędzy, trochę dlatego, że chciałam, ale trochę też dlatego, że musiałam. Nie miałam takiej komfortowej sytuacji jak większość z nas, czyli rodziców, którzy pomogą, którzy dadzą kieszonkowe, którzy zapewnią po prostu podstawowe takie potrzeby finansowe dziecka. Ja nie miałam takiej sytuacji, w związku z czym musiałam o nią zadbać samodzielnie. I jeżeli jesteśmy wystawieni na taką próbę, to mamy dwa wybory. Możemy się albo załamać i stwierdzić, że po prostu w naszym życiu już nic pięknego nie nastąpi i pewnie skończymy pod mostem, a możemy wziąć sprawy w swoje ręce i postanowić, że w porządku, w takim razie będę robić wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby zadbać o siebie. Ja wybrałam tą drugą opcję, dlatego zawsze pracowałam i też uczyłam się na błędach innych kobiet. Czyli obserwowałam na przykład życie mojej mamy, to co spowodowało, że ona nigdy nie zarabiała zbyt dużych pieniędzy, to, że jej kariera nie rozwinęła się zbyt pozytywnie. I no co, na przykład uczyłam się, tak? Wiedziałam, że moja mama, nie wiem, skończyła zawodówkę, w związku z czym nie miała zbyt dużego wyboru. W związku z czym bardzo wcześnie postawiłam sobie za cel, że ja skończę studia, żebym miała wybór. Żebym była atrakcyjnym, że tak powiem, pracownikiem, jeżeli zdecyduję się pójść do pracy na etat. Jakoś się nie zdecydowałam, ponieważ w wieku 17-18 lat można oczywiście pójść na etat, ale to są takie prace mało płatne, ponieważ ja chciałam bardzo szybko zarabiać dobrze i samodzielnie się utrzymywać, to zdecydowałam się na współpracę z marketingiem sieciowym i wtedy wybrałam firmę Oriflame. Bardzo mocno się zaangażowałam w swoją działalność i po 5 miesiącach mogłam już cieszyć się statusem dyrektora klubu Oriflame i pieniędzmi, które z tego tytułu wynikały. I to pozwoliło mi jednocześnie uczęszczać do szkoły, później studiować. Pierwsze studia, które podjęłam, to była inżynieria produkcji. I oczywiście nie pracowałam później w tym zawodzie, ale mogłam po prostu połączyć te dwie aktywności.